Święta Tanazy napisał, wcale nie jest dobra ta wypowiadana przez nich zuchwałość, że Logos Boga zaistniał w jakimś świętym człowieku, to bowiem miało miejsce w każdym z proroków i innych świętych. Wtedy bowiem Logos wydaje się nie raz jeden tylko zrodzony i umarły. A nie jest jednak tak, nie może być. Przecież raz jeden tylko dla ukończenia wieków i w celu usunięcia grzechu sam Logos stał się ciałem i z Maryi Dziewicy przyszedł jako człowiek podobny do nas, jak to powiedział do Żydów, dlaczego usiłujecie zabić mnie, człowieka, który powiedział wam prawdę. Jesteśmy ubóstwieni nie dlatego, że mamy udział w ciele jakiegoś człowieka, ale dlatego, że posiadamy ciało samego Logosu. Tak, to jest, wydaje się właśnie, że spór jest znowu bardzo proste sformułowanie. Czy możemy powiedzieć, że Logos stał się w jakimś tam człowieku, w tym świętym człowieku, którym jest Jezus Chrystus? To sformułowanie jest wzięte z tekstu Starego Testamentu w języku greckim, gdzie to, co my tłumaczymy na język polski, że skierowane zostało słowo Boga do Izajasza czy do Jeremiasza, w języku greckim to brzmi dokładnie tak, że stało się słowo Boże w Izajaszu czy w Jeremiaszu. I to przychodzenie słowa Bożego do człowieka, yy, czytelnik Starego Testamentu, w języku greckim doskonale widział, że to słowo Boże rzeczywiście się staje w człowieku. Natomiast również przez sam fakt stworzenia jakoś mamy w nim udział. Natomiast tutaj Atanazy odrzuca taki sposób mówienia o tym udziale Jezusa Chrystusa właśnie w słowie Bożym, czy udziale słowa Bożego w Jezusie Chrystusie, ze względu na to, że jest to coś zupełnie wyjątkowego. I tutaj też bardzo wyraźnie widać, że ta, ten nowy sposób opisania jedności między słowem, a człowieczeństwem w Jezusie Chrystusie ma bardzo praktyczne znaczenie dla nas. Ponieważ wiemy, że przez wiarę mamy udział w Jezusie Chrystusie, jeżeli to byłby udział w jakimś zwykłym człowieku, w którym stało się słowo, tak jakby to był Izajasz, Mojżesz czy, czy Jeremiasz, to byśmy nie, by nie doszło do przebóstwienia. Natomiast ze względu właśnie na to, że jednoczymy się z człowiekiem, który sam jest nie tylko jakoś tam zanurzony w logos, ale on sam jest logosem, że to w, w nim logos stał się w sposób zupełnie wyjątkowy, to sprawia, że nasz udział w tym logosie, który się Jednoczył z Jezusem Chrystusem, jest też zupełnie nowy, że jesteśmy autentycznie przebóstwieni. Nie tylko poddani bóstwu, nie tylko zbliżeni do bóstwa, ale naprawdę mamy udział w samym Bogu, i to bardzo mocno podkreśla hmm, Atanazy, że posiadamy to samo ciało, które ma Logos. Takie człowieczeństwo jest człowieczeństwem Logosu, nie jest tylko człowieczeństwem, które dotknął Logos, które poruszył Logos, w którym, do którego zbliżył się Logos, ale to człowieczeństwo uznał za swoje. Ale mamy też konsekwencje. Atanazy pisze, jeśli ktoś gorszy się z powodu tego, co cielesne, niech wierzy ze względu na to, co Bóg zdziałał. Pytał bowiem po ludzku, gdzie Łazarz leży? Wskrzesił go zaś w sposób boski. Dlatego niech nikt nie kpi sobie, mówiąc, że to chłopiec, wskazując na jego dojrzewanie, że rósł, że jadł, że pił, że cierpiał, aby, odrzucając to, co jest właściwe ciału, nie odrzucił w końcu jego pobytu pośród nas. Tak, bo to jest pytanie, jak się zamanifestowała ta boskość. To, to, że człowieczeństwo Jezusa, Chrystusa było człowieczeństwem Logosu. Bo to, że to było człowieczeństwo, zasadniczo historia potwierdza. I w, w Ewangeliach o tym czytamy, właśnie. Że był chłopcem, że rósł, że właśnie pełnił. Chociaż dużo tego nie było. Tak, tak. Natomiast mimo wszystko jest to z, z zwykłe ludzkie życie i, i sam fakt, że Jezus jest obecny w historii, no to jest w historii obecny właśnie ze względu na to, że, sto, że jest człowiekiem. Natomiast Satanaz zwraca uwagę na te przejawy boskie. W Jezusie Chrystusie, no którym jest przede wszystkim właśnie przywrócenie do życia łazarza, czyli on jest życiem, a życie to jest przymiot samego Boga, czyli w ten sposób się manifestuje Jego, jego boskość. Natomiast znamienne jest to, że ten sprzeciw wobec jasnego stwierdzenia, że człowieczeństwo Jezusa Chrystusa jest faktycznie człowieczeństwem logosu, bierze się właśnie z tej, z tej niechęci do tego, autentycznego połączenia tego, co boskie z tym, co ludzkie. To, to jest szokujące, że no jako Bogu właśnie można powiedzieć, że on nie wie. Jako Bogu można powiedzieć, że on jest głodny, spragniony, że usiadł zmęczony przy studni. I wreszcie jako Bogu można powiedzieć, że, że umarł. Ale jeżeli tego się boimy i to nam się wydaje takie niepojęte, to równocześnie niepojęte nam się wydaje to, co jest konsekwencją faktycznie wcielenia czyli powiedzieć o człowieku, że jest Bogiem. Powiedzieć o sobie, że jestem rzeczywiście Synem Bożym, że to przebóstwienie się naprawdę dokonało w Jezusie Chrystusie. I te dwie rzeczy się gdzieś zazębiają. No i u Łatanazego to jest bardzo mocno złączone. On ma to głębokie przekonanie i doświadczenie, że człowiek zjednoczony z Jezusem Chrystusem jest autentycznie przebóstwiony, że działa w Nim Bóg, że widać wyraźnie są pewne przejawy boskości, które człowieczeństwo czynią zupełnie nowym. Kiedy zobaczymy w innych tekstach Atanazego taką historię rodzaju ludzkiego, czy w ogóle historię stworzenia, to Atanazy lubi opisywać różne przestrzenie czy etapy stworzenia właśnie w relacji do samego Logosu. I kiedy mówi o, o wszystkim, posługuje się wyrażeniem z prologu świętego Jana, że wszystko istnieje przez Logos. I to jest to, ten pierwszy y, etap, że wszystko przez niego się stało. Jeżeli potem mówi o człowieku, człowiek został stworzony według Bożego Logosu, jest wyjątkowym stworzeniem, które ma w sobie, tak jak wszystko inne, co go otacza, y, ten udział w Logosie właśnie przez to, że został y, przez niego stworzony. Ale również jest stworzony według niego, czyli na jego wzór i na jego podobieństwo. Natomiast w momencie wcielenia pojawia się niejako nowy sposób istnienia człowieka, już nie przez Logos, już nie według Logosu, ale w Logosie. I to jest to przebóstwienie ludzkiej natury, która o ile trwa w Jezusie Chrystusie, jest z nim zjednoczona, naprawdę jest zanurzona w Logosie. To przebóstwienie jest dla tanazego bardzo ważnym elementem całej doktryny chrześcijańskiej. A jak to przebóstwienie ma się do ewangelizacji, do ewangelizacji, do tego, że w, no, powinniśmy jednak do tego jesteśmy zobowiązani, żeby dzielić się tym? A skoro jesteśmy tak zanurzeni, to możemy czasem z tego zanurzenia nie zauważać, co jest za horyzontem. No właśnie nie do końca, bo, bo, bo gdyby to zanurzenie w logosie jest zanurzeniem stworzenia, czyli ktoś, kto jest zanurzony w logosie, wcale nie zrywa kontaktu ze stworzeniem. To nie jest właśnie wyrwanie ze stworzenia, jak chcieli gnostycy i przeniesienie człowieka do, do tych eonów i do świecia Ale dzisiaj też występuje. Pokus jest masa w każdej chwili i na, na różne sposoby. Natomiast właśnie trwając, tak jak Jezus Chrystus, który przecież jest samym logosem, trudno powiedzieć, żeby on, nie wiem, lekceważył świat, wręcz przeciwnie, on ze względu właśnie na świat tego, Wszystkiego dokonywał. To przebóstwienie nie jest po to, żeby świat zniszczyć, ale żeby świat zbawić. Przebóstwienie nie jest po to, żeby od innych ludzi się oderwać, ale właśnie, żeby z innymi ludźmi stworzyć nowe, nowe królestwo, Królestwo Boga. Więc jak najbardziej to jest właściwie siła też ewangelizacji, bo ewangelizacja nie jest właśnie przecież naszym projektem w tym świecie, że chcemy mamy własne filozofię czy własny system prawny, który chcemy zaprowadzić, ale ewangelizacja jest właśnie dziełem logosu, który zstąpił i przemienił cały rodzaju ludzkim. I tylko właśnie tą siłą naszego trwania w Logosie, czyli tego, co naprawdę jest już owocem przebóstwienia, świat się ewangelizuje, co ewidentnie też pokazuje historia, że y, tymi, którzy ewangelizują świat, są święci. I co mieli świadomość Atanazy i inni ojcowie, nie tylko w tym działaniu ziemskim, przez swój przykład i poprzez swoje działanie, ale w tym działaniu również niebiańskim. To jest niesamowite, jak się czyta tekst Atanazego, jak on traktuje właśnie proroków, apostołów i innych ludzi, Cały czas żyjących, oni to apostołowie cały czas nauczają, apostołowie cały czas działają w tym świecie. To Królestwo Świętych, ze względu właśnie na to zanurzenie ich natury w Logosie i ich przebóstwienie, ono trwa zarówno w, tym, w tej przestrzeni nieba poprzez przebóstwienie, jak i w przestrzeni Ziemi poprzez to, że uczestniczymy w tym samym człowieczeństwie.